Hej, tu Kinga, Poszek. I Adam. A dzisiaj będziemy robić wiosennego matelka. Tak, dzisiaj będziemy przygotować ostatnią z ozdóbek tegorocznych na nasze tutaj wiosenne drzewko. Będzie to taki wiosenny papierowy motylek. Co do tego będziemy potrzebować? Drucika kreatywnego, paseczków i kleju. Tak, będziemy potrzebować cienkiego paska papieru, z którego później będziemy tu wycinać takie cienkie, mniej więcej takiej wielkości paseczki. Będziemy to sklejać w kółeczka. Posmaruj to lekko klejem. Tu taki mały kawałeczek. Super. I tak. Wiem, jak to się robi. Zwiniesz to, zwiń w taką pętelkę. Potrzebujemy 4 takich oczek. Będziemy sklejać ze sobą. Na początku zrobimy, spłaszczymy je tak. Możesz mi spłaszczyć tak wzdłuż tego klejenia, o tak, żeby było też tak, jak jest to klejenie i tak w tym miejscu. Proszę. I będziemy teraz perami sklejać je ze sobą. Dobrze, posmaruj mi tutaj odrobinę klejem w tym miejscu. I tu skleję jedno z drugim w ten sposób, o. Tak, tu dociśnij ten. I tym drugim zrobimy dokładnie tak samo. Z połowy drucika takiego kreatywnego będziemy robić ciałko naszego motylka, odwłoczek jego. Zrobimy to w ten sposób, że zginamy to na pół. I tu część skręcamy w ten sposób. Tu z tego drucika kreatywnego coś takiego robimy. To będzie odwłok motylka, do którego będziemy przyczepiać nasze skrzydełka tu z tych kółeczek. Troszeczkę tak rozprostowujemy i mamy parę takich skrzydełek. My akurat będziemy to przyklejać na klej na gorąco. Będzie zdecydowanie szybciej, ale ma na dowolnego innego kleju, który da radę połączyć jedno z drugim. Jeszcze małą kropelkę. Powolutku. I przyklejamy. Tak się prezentuje nasz motylek po ukończeniu. Tak, tak się prezentuje sklejony motylek. Dołożyłem jeszcze tutaj sznureczek, żeby móc go zawiesić na naszym drzewku. To jest dość szybki przepis tak na taką ozdobę. Jak Ci się podobało robienie czegoś takiego? Było fajne! Polecam przygotowanie czegoś takiego przed świętami jeszcze albo w ogóle na wiosnę? Tak. Tak. Więc jeśli podobał się pomysł, bądź macie własne pomysły na tego typu ozdoby, to zachęcam do podzielenia się na dole w komentarzach. Jeśli podobał się odcinek, to subskrybuję. To zachęcamy do subskrybowania tego kanału i do zobaczenia następnym razem. To na razie. Hej, pa pa.